Andrzej Kozłowski, to jest program Scanner Cyber Defense 24. Nadajemy prosto z Kongresu 590. Państwa i moim gościem jest Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, dzisiaj briefing prasowy z PKO Bankiem Polskim. Czego dotyczył? Wyszliście państwo, PKO wszedł w jeden login. Co to znaczy? Jakie będą zalety dla użytkownika? W największym skrócie użytkownicy, klienci banku PKO BP, także za chwilę innych banków, będą korzystać z rozwiązania przygotowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową, które umożliwia wykorzystanie środka identyfikacji elektronicznej tworzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową do uwierzytelniania się zarówno w usługach administracji, czyli te wszystkie funkcjonalności, które miał dotychczas profil zaufany, ale także w usługach komercyjnych, czyli mówiąc najprościej, będziemy mogli jednym loginem czy jednym środkiem identyfikacji zarówno złożyć wniosek o wydanie dowodu, jak i podpisać umowę na dostawę gazu, powiedzmy. Czyli mocne ułatwienie zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców? Przede wszystkim tak, znaczy dla klientów indywidualnych, dla nas jest to ułatwienie, dlatego że mamy jeden środek identyfikacji, nie musimy pamiętać nie wiadomo ilu haseł, ilu loginów. Ważne, że on będzie rozpoznawalny tak samo jak profil zaufany w administracji, czyli będziemy też mogli i będziemy mieli także dostęp do naszego konta na gov.pl dzięki temu środkowi identyfikacji. Natomiast to jest bardzo ważne dla biznesu. Ja to wielokrotnie o tym mówiłem, dlatego że w biznesie, zwłaszcza dla mniejszych i średnich firm, jest bardzo istotna pewność tego, kto jest po drugiej stronie. Bo o ile wielkie firmy, wielkie podmioty, duże portale zakupowe są w stanie sobie poradzić na różne sposoby z weryfikacją klientów, mają większy potencjał i mogą oferować różne rozwiązania marketingowe, podejmując jakieś ryzyko, nawet fraudów i oferując na przykład możliwość zakupu ratalnego, o tyle właściciel małego sklepu internetowego, który ma tych klientów niewielu, każda wpadka, każdy brak zapłaty, każde wyłudzenie tak naprawdę stanowi dla niego bardzo duży problem, więc to, że będzie miał po drugiej stronie zweryfikowanego klienta, którego tożsamość jest potwierdzona zarówno przez wystawcę, ale także częściowo przez państwo, dlatego że te środki identyfikacji są wydawane na podstawie przepisów ustawy. Cały ten system jest kontrolowany i zatwierdzany między innymi przez ministra cyfryzacji. No to da taką możliwość zupełnie nową mniejszym podmiotom oferować różnego rodzaju nowe usługi w różnych formach, no, że też przytoczę, czy przywołam tą usługę ratalną, będziemy mogli to po prostu robić z większą pewnością, czyli na przykład oferować produkty właśnie na raty dla klientów, których będziemy znali i będziemy wiedzieli, że to oni są na pewno po drugiej stronie. Panie ministrze, bo wspomniał pan na początku, że to pierwszy bank, ale będą następne. To kiedy i jakie będą następne? To wszystko zależy oczywiście już od kontaktów, od tego, jak będzie realizować tą swoją działalność Krajowa Izba Rozliczeniowa. Z tego, co mi przekazywano, kolejne banki powinny być na przełomie roku. I na przełomie roku powinno to być około 60% sektora bankowości elektronicznej. No to już będzie bardzo dużo. To będzie znaczyło, że mamy potencjalnych kilkunastu milionów klientów. To z kolei jest ważne dla rozwoju usług cyfrowych w Polsce, także w administracji, bo to, co jest dla nas bardzo dużym wyzwaniem, to jest zwiększenie udziału i liczby osób, które posiadają środek identyfikacji elektronicznej. Dzisiaj cały czas mówiliśmy o profilu zaufanym, bo to był ten jedyny dostępny środek. Cieszymy się, że użytkowników jest ponad 4 miliony 200 tysięcy, no ale tak naprawdę, żebyśmy mogli mówić o rozwoju e-usług, o rozwoju administracji, o cyfryzacji służby zdrowia chociażby, no to potrzebujemy kilkanaście milionów osób, które posiadają środek identyfikacji. Możemy ich zweryfikować, czy to rzeczywiście one są tymi osobami, które na przykład rejestrują się do lekarzy specjalisty i w ten sposób zoptymalizować chociażby proces zapisywania się na usługi służby zdrowia. Czyli jeden login może być jak gdyby takim podstawowym narzędziem w administracji. No i w biznesie, to jeszcze raz podkreślę, że i tu. Mówiąc najprościej, wyobraźmy sobie, że mamy kartę płatniczą i tą kartą płatniczą możemy zapłacić
i na poczcie, i możemy zapłacić w sklepie, i możemy zapłacić w urzędzie podatek. To tak samo tutaj wszystkie usługi, wszystkie czynności będziemy mogli realizować przy pomocy jednego środka identyfikacji, czyli przekładając na język czynności operacyjnych przy pomocy jednego loginu i jednego hasła. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był pan Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.